Siemanko, z tej strony Kamila, a to będzie Wolk, czyli krótki film. Powiem wam o śnie, który mi się przyśnił. Więc Wolga nagrywam pierwszego. Zainspirowałam się Kinią Czewą. Ona świetne vlogi nagrywa. Bardzo ją lubię. Lubię jej wszystkie filmiki. Są super. Dzięki jej zaczęłam nagrywać te odcinki na swoją YouTube. Witam was wszystkich. Teraz tu siedzę przy domie. Bo jak wiecie, jak ja byłam kiedyś mała i głupia, teraz też trochę jeszcze jestem, to nie miałam takiego świetnego życia w szkole. Nie miałam żadnych kolegów, nie miałam żadnych przyjaciół. Dopóki o pierwszej gimnazjum dopiero znalazłam przyjaciół, ale to już w innej klasie, ale w klasie nie miałam za dużo znajomych. Więc nieraz miałam takie głupie myśli, ale jak zobaczyłam, jak te wszystkie YouTuberzy nagrywają, zobaczyłam Kinię Czewę, czyli ona jest świetna. Ona nie przejmuje się swoim wyglądem, ona jest naprawdę subcio. Nie znam jej osobiście, ale ona jest bardzo super. Serdecznie ją pozdrawiam, jakby to oglądała. I bardzo dziękuję, że mnie zainspirowałaś do nagrywania wszystkich filmików, które nagrywam. Też zachęcam na jej kanał wejść. Nie będę tam mu tak mówić, ale serdecznie dziękuję, że mnie zainspirowałaś. Dzięki tobie zaczęłam nagrywać filmiki, bo pokazałaś mi, że nie ma się czego bać. Więc nagrywałam. Dziękuję ci serdecznie, Kino Czewo. Serdecznie cię pozdrawiam, ale jak mówię, teraz wracamy do naszego Wolga. Chciałam wam opowiedzieć swój głupi dzisiaj sen, który mi się śnił. Więc zaczynamy, opowiadam wam. Wiem, może wy nie lubicie Miraculum, Biedronka i Czarny Kot. Ja bardzo lubię. Wiem, że jestem za stara na to oglądanie, ale to mnie uspokaja, te oglądanie wszystkich bajek. I wiem, że jestem za gruba, ale nie przejmuję się tym. I jak mówię, ja tak się nie przejmuję. Dzięki Kini Czewy. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję. Więc opowiem wam, to jest ten sen mi się śnił dzisiaj. To był z Miraculum, Biedronka i Czarny Kot. Czyli to taki był sen, że poszłam do Paryża. No, wiecie, jak wygląda Paryż. Ja nie byłam jeszcze w Paryżu, ale byłam w Paryżu. Nagle jakaś dziewczyna do mnie podeszła w tym Paryżu i się spytała, czy wiedziałabym, gdzie jest Chloe. To w śnie wszystko się działo, więc ją zaprowadziłam do Chloe się przywitała, bo to była matka Chloe. Więc wiem, że to był dziwny sen, ale mówię, że to była matka Chloe, przytuliła swoją córkę. Ale wtedy w tym śnie zaczęło się tak, że podeszło jakichś dwóch facetów do tej matki Chloe, czyli ze Zmirakulum. I ją zabrali do jakiegoś sklepu. Nie wiem, czy to był sklep z ubraniami, czy z czymś, ale wzięli i zamknęli ją. Ta matka Chloe się próbowała wyrwać, ale nie udało jej się. To więc. Więc siedziała w tym sklepie. Najlepsza była wtedy reakcja Chloe, jak w tym moim śnie, bo Chloe się nawet tym nic nie przejęła, jak jakichś dwóch facetów zabrało
jej matkę. Wiem, że to był dziwny sen i nie wiem dlaczego to mi się śniło, ale mówię szczerze, że to mi się naprawdę śniło. Nie wymyślałam tego. Trochę dziwny sen. No więc i mówię jej, Chloe, nie zastanawia się, tylko wzięła telefon i dalej rozmawiała. Wiem, że to był dziwny sen. Miałam jeszcze jeden sen, ale go za bardzo nie pamiętam. No więc, jak wiecie, nie pamiętam tak szczerze wszystkich swoich snów, ale miałam ich wiele. Często się. O. Ale jak co to jeszcze wam powiedzieć? Dzisiaj jest ładna pogoda. Ładna pogoda, chmury. No więc. Chyba skończę tego vloga, bo wiem, że to będzie bardzo krótki vlog, bo vlogi są bardzo krótkie. Więc wiem, że to jest trochę. Więc możecie też mówić, jakie wam się śniły, bo mi się naprawdę śnił głupi sen. Pamiętacie, że taki jeden ten też był taki dziwny. Był taki dziwny sen, że ja sobie tam gdzieś chodziłam. Chodziłam i ten. No. No, chodziłam sobie chyba gdzieś tam do jakiegoś tam. Gdzieś w lesie sobie chodziłam. No tak, było w lesie. I zaczęły mi wypadać zęby. To było dziwne. Wypadały mi całe wszystkie zęby po kolei. I zaczęła mi lecieć krew z zębów, więc to było trochę dziwne. I to było bardzo straszne. Nie pamiętam dalszego, jak się rozwinął ten sen, ale bo nie zdążyłam, bo od razu się obudziłam. Ale to było bardzo straszne i dziwne, też taki sen dziwny. No, jak wiecie, sny są każde dziwne. Mi się takie często nie śnią różne rzeczy. Tam nieraz sama sobie wyobrażam we swojej głowie jakieś tam fajne historyjki. I te inne, bo mam bujną wyobraźnię, tak jak wy wszyscy. No więc mogę wyobrazić sobie. Właśnie te rzeczy zaczynam pisać książkę, która nie wiem, czy mi się kończą uda napisać. Nazywa się Pamiętniki Zosi, czy jakoś tak. Ale jak zacznę, pokażę wam może na następnym vlogu, jak będziecie chcieli, jak wam będzie się podobał ten vlog. Więc, jak wiecie, no, ja zaczynam pisać książkę, ale mogę wam krócej powiedzieć, jak tej książkę zaczęłam pisać. To jest o jakiejś tam dziewczynce. Ja później wam powiem, o jak się nazywa, bo ja nie pamiętam, bo dzisiaj położyłam tą książkę. Nie skończyłam, bo ją zaczęłam dopiero pisać. Jakoś mi się jeszcze nie wyszło, bo nie mam na razie pomysłu do książki. To jest, opowiada historię o. O dziewczynce, którą porzucono pod jakimś domem i przygarnęła ją jakaś macocha i ich bracia albo siostry, nie pamiętam czy były bracia czy siostry, przygarnęli ją. Jak ona dorosła, to zaczęli, tak jak Kopciuszek, wiecie, jak Kopciuszek musiał sprzątać i to tak samo jest w mojej książce, którą piszę, że ta dziewczynka jak dorosła, to zaczęła tak samo robić jak Chopciuszek, czyli sprzątać i ten. Wtedy to się, bo znajduje jakiś tam pamiętnik, jest prawie cały pusty i zaczyna pisać swoje myśli o swojej głowie, które jej wyobraża sobie takie różne, mówi tam, wiecie co, pisze co robiła, że nie, tam, wiecie co to jest pamiętnik, więc pisze to co trzeba pisać w pamiętnikach. No i pisze. I tak się zaczyna historia. Dalej wam nie powiem, bo to tylko tyle, co pamiętam. Ale ja napiszę to może wam kiedyś na vlogu przeczytam kawałek tej książki. Mam nadzieję, że będzie się podobać książka, bo ja jeszcze jej nie skończyłam, ale postaram się ją skończyć. Nie wiem kiedy. Kiedy będę miała czas, bo też nagrywam musicali. Teraz przepraszam was wszystkich, że nie pokazuję musicali, bo mam mało pamięci na tablecie. Muszę sobie kupić nowy tablet. Więc nie nagrywam musicali ani live'ików,
Ale jak kupi sobie nowy tablet, to zacznę znów nagrywać musical.ly. Wiecie, mam mało pamięci, bo to siostry ten tablet, więc siostra tam różne sobie gry pościągała i mam mało pamięci, ale spoko, na pewno będę nagrywać jeszcze musical.ly. Okej, to chyba już starczy tego gadania bezsensownego. Nie, żartuję. Jak mówiłam, jeszcze raz chcę serdecznie podziękować Kiniczewa, że ona mi pokazała, jak to się fajnie nagrywa filmiki. I inne youtuberzy też są fajni. Ale bardzo ci dziękuję, Kiniczewa, to jest świetna. I rób tak dalej i nagrywaj świetne filmy. Tak nadal nagrywasz świetne filmiki. Serdeczne są świetne. I po prostu jestem twoją fanką tych twoich fajnych filmików na YouTube. I bardzo ci raz dziękuję. Serdecznie pozdrawiam wszystkich i Kiniczewa. Możecie na jej kuniu też przyjść. Nie będę wam... Ale wy znacie na pewno Kiniczewa. Ona jest świetna. Więc okej. Starczy tego vloga, bo będzie całkiem najdłuższy będzie vlog na świecie, ale zaczniemy, więc skuprywujcie, komentujcie, łapki w górę, łapki w dół, mile widziane. I serdecznie pozdrawiam wszystkich. Bajo! Pa! Wow.